Witam Was z tej strony, Dawid Szczuka, witam w kolejnym moim nagraniu wideo. W tym nagraniu takim na pewno krótszym od poprzedniego z tym całym Power Race'em pokażę Wam coś naprawdę interesującego. Cofniemy się troszkę w czasie i pokażę Wam pewien trik. Pamiętacie Windowsa 98 czy tam 95? Oraz jak się wyłączało komputer, to był taki napis: można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. Taki na, a Windows 98 było chyba na żółtym, na taki żółta czcionka, taka pomarańczowa, a w 95 chyba była biała. Tak wycentrowane na ekranie, na środku. Nie? Teraz co mamy? 2024 rok, marzec. I po prostu Windowsa, ja mam Windowsa 11, ale wiele osób też używa Windowsa 10, nie? Ja mam Windowsa 11 Pro i po prostu powiem Wam, że w Windows 11 czy 10 oraz 7 ponoć, czy XP, da się też ten napis wymusić, żeby po prostu podczas wyłączania komputera w odpowiedni sposób szło ten napis wywołać. Nie, no. A dlaczego się pokazywał napis, że można bezpiecznie wyłączyć komputer za czasów Windowsa 98 czy 95? Było tak, ponieważ nie było tego z takiego jak zasilacze ATX. Były zasilacze AT, czyli one się same nie wyłączały. Płyta główna nie wyłączała się. Jak po prostu zamykałeś system. Tylko po prostu musiałeś power nacisnąć fizycznie, tak jakbyś, nie wiem, telewizor wyłączał na obudowie. Tylko się tego nie robiło po prostu w taki sposób, jak po prostu nie robiło się wtedy tego, jak system pracował, bo mogłeś dane uszkodzić, nie? Bo tak od razu płytę główną wyłączało. A obecnie, jak ja bym teraz, oczywiście tego nie zrobię, bo mam nagrywanie włączone filmu, jak ja bym teraz nacisnął na obudowie power, to się po prostu wywoła zamykanie systemu Windows. I się system wyłączy. I komputer też, nie? Ale nigdy tak nie róbcie. Bo to też jest takie ryzykowne, nie? Teraz pokażę Wam, co zrobić, żeby się ten napis pokazywał i udowodnię Wam, że ten napis się pokazuje. Jeszcze powiem Wam ważną rzecz. Mamy dwie wersje Windowsa. 10 czy 11, nie? Windows 11 czy Windows 10 oraz Windows 11 Pro i Windows 10 Pro. Ja mam Windowsa 11 Pro. Ja nie wiem, czy to można wymusić w Windows 10 czy Windows 11 nie Pro. Nie? Ponieważ jest do tego potrzebne tak zwane, to są do tego potrzebne tak zwane zasady grupy. Manager zasady grup, gpedit.msc. Ja nie wiem, czy to jest potrzebne. Ja wiem, czy jest to potrzebne, tylko nie wiem, czy jest to dostępne. O, to chciałem powiedzieć. W Windowsie 10 i 11. Podobnie nie wiem, czy jest dostępne to w Windowsie 7 Home, Basic, Home, Premium i tak dalej. Ale wiem, że jest to dostępne w Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional i Windows 7 tam chyba jeszcze była jedna wersja, taka Pro. Nie pamiętam teraz tego, bo Windowsa 7 używałem może jakieś 10 lat temu. Także, a jeśli chodzi o Windowsa 8, to też co? Tak jak Windows 10 i 11 mamy Windowsa 8.1 i Windowsa 8.1 Pro. Nie? Także, jeżeli masz nie Pro, to po prostu musisz sobie sprawdzić, ewentualnie dam Wam linka w komentarzu. Dobra, zaczynamy naszą całą zabawę. Klikamy na klawiaturze Windows, klawisz Windows i R. O, i wpisujemy GP, czyli Group Edit. .msc, czyli Microsoft tam konsol czy jakoś. Klikamy Enter. O, i otworzyło nam się takie okno. Teraz wchodzimy do tutaj
rozszerzyłem ten panel, bo jest trochę wąski. O, szablony administracyjne, tutaj w sekcji konfiguracja komputera. Szablony administracyjne, system. I tutaj po prawej stronie, tutaj jak jest ten folder system otwarty, na sam dół zjeżdżamy i szukamy takiej opcji. Nie wyłączaj zasilania systemu po zamknięciu systemu Windows. Klikamy na to dwa razy, tu jest to opisane. Możecie sobie to film zatrzymać i to wszystko przeczytać. Tu jest obsługiwane systemy, wersje, systemy operacyjne z rodziny Windows Server 2003 lub nowszej, albo system Windows XP Professional z dodatkiem FP1. Nie tylko XP, bo Windows 11 też to obsługuje. Przełączamy teraz to nie skonfigurowano na włączone. Tutaj przełączamy, nie? Nie skonfigurowano na włączone. Cyk. Klikamy zastosuj. I OK. O, i od teraz ta opcja będzie działała. Ale teraz uwaga. Możemy to okno zamknąć, bo to już jest niepotrzebne. Uwaga. Nie robimy tego tak, że jak pójdę za czasów Windows 98, że klikamy menu start, zamknij i to zamknij, bo to nie zadziała. Musisz użyć pierwsze polecenia, żeby to wymusić, żeby to wywołać. Więc klikamy znowu Windows, klawisz Windows i R. Wpisujemy w to, to okno polecenie CMD i klikamy Enter. O! Jak mamy Windowsa 11, to mamy pierwsze polecenia z kartami, jak przeglądarka. Jak masz dziesiątkę, to nie masz kart, nie, ale to jest nieistotne. Wpisujemy teraz to czarne okno, takie polecenie. Shutdown, shutdown, spacja, z parametrem minus R, S, przepraszam, minus S, czyli zamykanie systemu. Teraz jeszcze jeden parametr ja sobie dodam, żeby opóźnić to wyłączanie, bo będę musiał włączyć aparat w telefonie. Ja już sobie to naszykuję. Włączę sobie aplikację aparat w telefonie, bo nie, albo S mi już tego nie zarejestruje, bym musiał mieć grabber. Czyli takie urządzenie podłączone bezpośrednio do karty graficznej, jak monitor. I ten grabber by mi po prostu ładnie rejestrował na przykład na kartę pamięci. Albo pendrive'a, ale no takiego grabera nie mam. No dobra, minus S i sobie dodajemy. Teraz tutaj tak, jeszcze jeden parametr. Minus T, czyli time, żeby było opóźnione. Ja wpiszę sobie w sekundach, to się wpisuje 40, czyli 40 sekund. I dobra, i teraz to tak sobie zostawię. Zatrzymam sobie nagrywanie, uruchomię to, poza anteną, włączę nagrywanie telefonem, albo sobie zrobię 60, żeby było więcej czasu, czyli minuta, uruchomię sobie nagrywanie telefonem, aparatem telefonu, jak nacisnę Enter już, nie? Będzie wciśnięty Enter. Dobra, także widzimy się widzimy się w aplikacji aparat z telefonu. Tak jakbym nagrywał telefonem. Nie? Po prostu aparatem telefonu. Dobra. Będę nagrywał to moim S23+. Także obraz będzie boski. Bo mam aparat 50 megapikseli. Nagrywa Full HD 60 klatek na sekundę. Albo 4K w 30. A ja filmy robię Full HD, więc muszę nagrywać Full HD. Dobra. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem z panem z powrotem. Nagrywam pulpit, ten monitor kamerą. Jak widzicie, to może nie widzicie tego, ale jest napisane, że system Windows zostanie zamknięty w ciągu tam jednej minuty. Więc
Z góry przepraszam Was, że trzymam tak telefon troszkę krzywo, ale ja jestem osobą niepełnosprawną i proszę mnie wybaczyć to. Ale zobaczycie coś naprawdę ciekawego. Tego muszę wytrzymać, mam nadzieję, że telefon nie upuszczę. Zrobię to specjalnie dla Was, nie? Mam grube etui od Spigena, także spoko. Za 120 zł chyba kupiłem te etui. No musimy poczekać tę minutę. O, zamyka nam się system. Trwa zamykanie. Ta-da-da, zobaczcie, co wam się pojawiło. Teraz można bezpiecznie wyłączyć zasilanie systemu. Zobaczcie, podniosłem troszkę aparat wyżej, by ten napisać na samej górze. I co by na to? Mamy co? Windowsa 11, Windowsa 98, Windowsa 11. Co by na to? Dobra, to jest, nie? Dobra, widzimy się z powrotem na pozycję Windowsa, tylko muszę włączyć komputer z powrotem. I teraz jak to wyłączyć, jeszcze wam powiem. Trzeba przytrzymać guzik power. Nie klikamy krótko, tylko przytrzymujemy dłużej. Nie? Tak przez 3 sekundy. To się wtedy komputer nam wyłączy. Dobra, widzimy się za chwilkę. Jestem z powrotem z wami już na pozycję Windowsa. I co wam? Jak tam? Podobało wam się? Mi się podoba taki trik. Tam tych opcji w tych całych zasadach grupy jest dużo. Koło 200 różnych bajer, pewnie ukrytych takich szmerów bajerów. Jak ja się jeszcze kiedyś dowiem w przyszłości o jakiejś takiej prostej opcji, którą wystarczy włączyć, która coś tam zmieni w systemie, to może zrobię taką serię. Zasady grupy, czy jakoś to nazwę, i ukryte funkcje, czy jakoś tak, nie, albo ukryte funkcje w zasadach grupy. To też może będzie ciekawe na kanał. Nie? No, ale nie, obiecuję, że takie coś będzie, nie? Także proszę się teraz nie napalać na nowe filmy, nie? Bo może tak nie być. To tylko takie coś nowego znalazłem poprzedniego dnia, odkryłem to ten 2 dni temu i ja mówię, no nie, no to ja muszę to wam pokazać, bo to jest nie, naprawdę super sprawa. Dobra, teraz powiem wam, jak się tego pozbyć, jak to wyłączyć oraz jeszcze taką, ja tylko jeszcze jedną wskazówkę. Jeżeli sobie włączycie Windows R, piszecie CMD, to teraz nie musicie wpisywać tak. Wpiszę sobie to shutdown. Możecie po prostu wpisać tylko S i Enter. Ponoć to też to działa. Ale wiele osób poleca robić jeszcze parametr właśnie T, tak jak ja zrobiłem, i wartość 0. To dzięki temu będzie po prostu ten okres opóźnienia będzie zerowy. On od razu się Windows zamknie, nie? Ja wam też tak polecam robić, czyli shutdown, parametr S, żeby zamknąć system, i parametr T z wartością 0, żeby to opóźnienie wyłączane było zerowe, bo to tak ponad powinno być. Ja nie sprawdzałem, więc wam nie wypowiem, ale skoro tak dużej ilości miejsc tak jest napisane, to tak musi widocznie być. Dobrze. To taka wskazówka. Teraz pewnie się jeszcze zapytacie, jak się tego pozbyć, jak tego napisu się pozbyć. Po prostu, włączamy Windows R, piszemy gpedit.msc. Znowu ten panel jest trochę bąski. O nie, nie chwyciłem. O. A szablony administracyjne, system, i tu szukacie nie wyłączaj zasilania, tak jak poprzednia opcja. Systemu po zamknięciu, system Windows. I przełączacie tą opcję
włączony na nieskonfigurowane bądź wyłączone. Ale ja polecam wybrać nieskonfigurowane. Czyli po prostu ta opcja nie zawiera żadnej wartości. Czyli system nie wie, czy jest to włączone, czy nie wyłączone. Ale jeżeli po ustawieniu na nieskonfigurowane wam się dalej ten napis pojawia, to musicie wyrobić na wyłączone. To daje taką pewność, że po prostu się to nie będzie już pojawiało. Ja zrobię na nieskonfigurowane, zamknę, zastosuję, ok, przepraszam, no i znów zrobimy, tylko że nie na 60 sekund, a 30, żeby po prostu, bo okazało się to trochę długie może, nie? Więc spróbujemy zrobić. Aha, muszę pisać. Shutdown. Z parametrem S, bo nie D, tylko S. Z parametrem S, parametrem T, 30. I mam tutaj już uruchomioną aplikację aparatu, chyba. Nie, zamknąłem. Kurczę, to jejku. Ale czekajcie, bo mi się tu zatworzyło coś. Dobra, przełączyć muszę na wideo. Włączę sobie szybką silną stabilizację. To jest takie ustabilizowanie obrazu, żeby nie było widać drżenia ręki. To mój S23 taką funkcję posiada, a mój S20 FR chyba też, ale nie jestem pewny, ten poprzedni mój telefon Full HD i 16:9, bo takie proporcje muszą być, nie? Klikam Enter i włączam nagrywanie telefonem, tylko muszę zatrzymać nagranie OBS-em, żeby sobie nie uszkodzić pliku. Dobra, także zatrzymuję nagrywanie OBS-em i włączam nagrywanie telefonem. Witam, jestem z wami z powrotem. Jak widzicie, znowu nam tutaj komunikat pojawił się. Czekajcie, papa. O, już jestem z powrotem. No, dotykowy ekran powinien być zablokowany, jak jest nagrywanie pulpitu. Ale pamiętajcie, jestem niepełnosprawny, nie? Także takie coś może być. O, i zamyka nam się system. I teraz już takiego czegoś nie będzie. Czyli po prostu napisu już nie będzie, jak się tam zamknie Windows. Czarny ekran. Komputer zgas. Już się nie świeci. Czyli widzicie, monitor brak sygnału, tylko proszę, monitor się wyłączył. Dobra, jeszcze jestem z wami z powrotem na próbicie, bo chcę z tego się z wami pożegnać i zakończyć tą całą naszą zabawę. Nie jestem napisem, można bezpiecznie wyłączyć tam komputera bez zasilania systemu, nie? No ale to jest dokładnie to samo. Czyli po prostu, co wy o tym myślicie? No, ja uważam, że po prostu pobawić się możesz, nie? Wziąć sobie myszkę i tam po prostu poklikać, albo napisać, co tam chcesz, nie? Wyszukać coś ciekawego i sobie za to nie grzebać, nie? Taka ciekawostka. Bo kto by wyłączał komputer po CMD, nie? Jakby to jeszcze po prostu działało przez menu start, nie? Tak. To by naprawdę było, to by można było sobie to zostawić włączone dla nostalgii, nie? Żeby było to takie, no właśnie. Ale ja sobie to wyłączyłem i tak zostawię nieskonfigurowane, niewyłączone, przepraszam. I po prostu, i też tak, ja sobie tak zostawię, a ty co zrobisz, jak już tam chcesz, nie? To już twój komputer. No dobra, i teraz jeszcze będzie się zapytać, bo to może być istotne, ważne. Czy to działa z laptopami? Tak, to będzie też działało z laptopami. Także nie ma problemu.
Po prostu, czy to jest jeszcze że ostatnie pytanie, takie wam zadam i odpowiem na nie. Jest istotny sprzęt do tej funkcji? Nie, bo to jest na poziomie oprogramowania. To jest taka symulacja tylko. Także to zadziała na każdym ze środku i tak dalej, nie? No, a jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat różnic między zasilaczami AT i zasilaczami ATX, co wprowadza ATX względem AT, płyt głównych, bo płyta główna też musiała być AT i ATX, nie czytam, żeby pasowała, żeby to, no i tak dalej, za tamtych czasów, nie? To już musicie sobie poczytać, bo jeżeli chodzi o mnie, to sprzętem komputerowym tak bardziej poważnie, tak no, bardziej poważnie, czyli w sensie takim bardziej pasjonująco się zająłem się dopiero od 2009 roku, może 10 chyba, albo 8 max, najwcześniej, nie? No, także jeśli o pierwszym komputerze, jak go używałem na co dzień, to no nie wiedziałem, co to jest procesor jeszcze sobie i tak dalej, nie? Po prostu dla mnie komputer to był komputer jako całość, a nie jako części. Więc no właśnie, wtedy za tamtych czasów. Dopiero jak już szkołę drugi komputer stacjonarny, to było około roku 2007-2008, to już wtedy wiedziałem, że jest Windows Vista, wiedziałem, że już jest nowy Windows, nie? Już wiedziałem, że jest coś takiego Core Duo, na tamte czasy to wtedy było flagowiec, nie? A tam najbardziej popularny E8400, nie? Core Duo. Także no, to już wtedy troszkę też wiedziałem. A jeszcze bardziej poważnie, interesująco się zająłem sprzętem, że jak uzyskałem trzeci komputer, jak już go skonałem. To był rok 2012 bądź 2013, nie? To już wiedziałem, że jest coś takiego jak ATX, ITX, Mini ITX i jeszcze inne klasy, nie? Tych płyt tam, niech czy części. Zasilacze, nie? Bo zasilacze to są dwie klasy, AT i ATX, z tego co wiem. Na chwilę obecną, nie? Bo są jeszcze takie jakieś mikrokomputerki, jakieś tam inne, nie? Także, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie daje, co dawało w tamtych czasach ATX, z względem zasilacza AT, czy tam płyty AT, to sobie po prostu poczytaj. Bo no nie chcę przedłużać, nie? Przede wszystkim to automatyczne wyłączanie się robiło. Jeszcze tam jakieś zabezpieczenia, jakieś dodatkowe były, czy coś tam. Nie? Ja w tam nie wchodziłem za bardzo, bo ja nie miałem komputera z zasilaczem AT. Bo ja nie miałem komputera w domu z Windows 98, który pokazywał właśnie ten napis, jak się go wyłączało, nie? U nas w szkole, jak chodziłem do czasów, co to są podstawówki, to był taki komputer jeden. No i to już chodziłem do podstawówki 5., 6. klasy, to był 2007 rok chyba, czy coś takiego. To już troszkę coś tam potrafiłem pogrzebać w systemie. I no troszkę, nie troszkę, bo trochę dużo. I po prostu byłem w stanie sprawdzić, co tam był za procesor już, nie? No, tam był jakiś Intel Pentium, ale nie wiem, czy to był Intel Pentium 3, czy jakiś, czy 4, ale 166 MHz. RAM-u było 32 MB. Nie, FSB, magistrala FSB, nie wiem, jakie miała traktowanie, więc się nie wypowiem. Ale tam był Windows 98 Second Edition, czyli SE. I po prostu było coś takiego, że jak się zamykało system, to było napisane. Można teraz bez systemu włączyć komputer, nie? I się klikało power na obudowie, żeby wyłączyć tam kompa. No i to właśnie pokazałem wam ten napis, przypomniałem troszkę nostalgii, może wam się pojawiło, nie? No i będę się z wami żegnał. A i dysk jeszcze w tym komputerze
co u nas w podstawówce był taki starszy, to były 2 GB HDD jeszcze na IDE, oczywiście, nie, czyli na IDE, tak, na IDE. No i jeszcze oczywiście może płyta główna tam jakaś była oczywiście, ale do BIOS-u nie potrafiłem wejść, bo był zabezpieczony. Więc nie wiem, czy ta za płyta była, nie? Może jakieś Soyo, albo coś ten desen, nie? No ale nie byłem w stanie wejść do BIOS-u, dlatego nie wiem, czy to za płyta główna była, nie? Dobra, tyle w temacie. Żegnam się z wami, do zobaczenia. Cześć, Siemka. Piszcie, jaki komputer pierwszy mieliście, Windows 98. O ile mieliście, czy pamiętacie taki napis, nie? I czy wam to działa w wersji Home, Windowsa 10 tam 11, nie? Bez dopisku Pro. Dobra, Siemka. Piątka, Siemka. Klaskamy sobie, nie? No, pożegnanie się. Cześć. A jeszcze wam tylko dopowiem, że podczas nagrywania tego aparatem, tym telefonem mi się po prostu smyknął w dłoni. Coś mi się dotkło i musiałem to zamknąć. Nie będziecie tego widzieli, tego co tam mi się włączyło, czyli powiadomienia, Wi-Fi i tak dalej, tylko aparat będziecie widzieli. Ale będziecie przez chwilę czarny obraz widzieli, bo obniżyłem telefon, żeby to wyłączyć sobie, nie? Także no z góry przepraszam, ale za to widzieliście naprawdę ciekawą rzecz, nie? No. Robię tak jak potrafię i tak musicie podchodzić na tego, nie? Dobrze, teraz już naprawdę koniec. Siemka.